Bystry uczeń musi dotrzymywać towarzystwa samotnym, starszym kobietom, aby utrzymać się w szkole. Sam przyjeżdża taksówką do Moore Prep w Kalifornii. Gdy wyjmuje bagaże z pojazdu, obok niego przechodzi uczennica, która przygląda mu się z zaciekawieniem. Właśnie wtedy dyrektor Dan woła nowego ucznia. W swoim gabinecie Dan ocenia wyniki Sama. Zauważa imponujące oceny i portfolio pisarskie Sama, ale wspomina również, że Sam został wydalony z kilku szkół z internatem z powodu problemów z autorytetem. Sam twierdzi, że jest ofiarą okoliczności i nawet napisał swoją historię w dzienniku, aby to udowodnić. Na początku został przyłapany na używaniu ziołowej medycyny swojej mamy, więc został usunięty i przeniesiony do szkoły wojskowej. Tam włamał się do głównego komputera szkoły, aby puścić Rickrolla, a następnie został wysłany do szkoły dla wszystkich mężczyzn. W kolejnych miesiącach nadmiernie imprezował, przez co zgubił się na weekend, a 3 tygodnie później został odnaleziony w Kanadzie. To sprawiło, że został ponownie wydalony, a w następnej szkole zbliżył się nieco zbyt blisko do nauczyciela. Po wydaleniu z tej szkoły przyszła kolej na jego matkę, która zbliżyła się do nauczycieli. W ten sposób wylądował w Moore Prep. Sam usprawiedliwia ostatni incydent, wyjaśniając, że jego matka była modelką w magazynach dla dorosłych osób, o czym Dan już wie. Dyrektor broni się, że kobieta jest miłą kobietą, nawet jeśli potrafi być niezrównoważona. Gdy uczeń zwiedza biuro, odkrywa, że Dan spędzał czas z gwiazdami rocka. W młodości dyrektor był szalony jak Sam, więc współczuje uczniowi. Mając to na uwadze, zaprasza Sama na wycieczkę po kampusie. Mężczyzna oprowadza Sama po szkole, a następnie zabiera go do pokoju w akademiku. Tam Dan ostrzega go przed współlokatorem, który używa prowizorycznej zabawki do nocnych wygód. Surowo radzi mu również, aby poprawiał swoje oceny i trzymał się z dala od kłopotów, zdeterminowany, aby utrzymać bystrego ucznia w ryzach. Jednak po rozpoczęciu zajęć Sam natychmiast wdaje się w bójkę z Seanem na siłowni. Dan interweniuje, a obaj uczniowie obwiniają się nawzajem. Na szczęście Dan staje po stronie Sama, biorąc pod uwagę, że Sean jest seniorem 5. roku i ma najgorsze wyniki w kampusie. W związku z tym dyrektor wysyła mężczyznę do swojego biura. Bez wiedzy dyrektora, Sam zadał pierwszy cios, ale próbował obronić kilku uczniów przed łobuzem. Uczniowie dziękują Samowi i zostają jego przyjaciółmi. W swoim pokoju Sam spotyka współlokatora, Patryka, który wiesza prowokacyjny plakat i obdarza go zalotnym uśmiechem, potwierdzając wcześniejsze ostrzeżenie dyrektora o nietypowych nawykach Patryka. Po zajęciach Sam odkrywa swoich nowych przyjaciół, Teddy'ego, Chucka i Jimmy'ego, zażywających substancje odurzające pod wejściem do kościoła. Sam przysiada się do nich i dowiaduje się, że znają poprzednią karierę jego mamy. Każdy z jego przyjaciół dzieli się swoimi niezręcznymi problemami rodzicielskimi, takimi jak to, że ojciec Jimmy'ego ma za partnerkę wielką oszustkę, podczas gdy ojciec Teddy'ego trzyma się od niego z dala, ponieważ uważa, że styl jego syna jest kiepski. Znajdując coś innego do roboty, wychodzą na Main Street, gdzie Jimmy zauważa kilka kobiet, mając nadzieję, że będzie mógł z nimi porozmawiać. Sam zachęca go do tego, ale jego nowi przyjaciele są nerwowi przy kobietach. Właśnie wtedy Sam zauważa kobietę, którą widział podczas przyjazdu. Zaciekawiony podąża za nią do kawiarni. Po kilku suchych uprzejmościach kobieta rozpoznaje go i przedstawia się jako Courtney, a jej przyjaciółka jako Angie. Wyjaśnia jednak, że Angie nie jest tak naprawdę jej przyjaciółką i żartuje z intymnych sesji z kobietą, co rozśmiesza Sama. Następnie Courtney otrzymuje telefon, że jej mama musi zostać odebrana z policji po napłuciu na twarz barmana. Sam opowiada o tym, ponieważ uważa, że jego matka też może być szalona. Mając coś wspólnego, Courtney daje mu swój numer i zaprasza na spotkanie w następny weekend. Po wyjściu kobiet, przyjaciele Sama dołączają do niego, podziwiając jego urok z kobietami. Następnego dnia, gdy Sam prezentuje w klasie, dyrektor wzywa go do biura. Po przybyciu na miejsce Sam sucho opowiada o kobiecie, którą spotkał i o swojej prezentacji, ale Dan mu przerywa. Dostał telefon od matki Sama, że nie może już płacić za jego szkołę. To łamie Samowi serce, ale przyznaje, że miał dobrą passę, najwyraźniej przyzwyczajony do bycia wyrzuconym. Mimo to Sam zostaje w mieście na randkę z Courtney, ale ta się nie pojawia. Sam próbuje utopić swój smutek w barze tej nocy, ale barman nie pozwala mu bez dowodu tożsamości. Starsza kobieta o imieniu Allison poręcza za niego, a on zaprasza ją do stolika, aby jej podziękować. Oboje najwyraźniej mają ciężką noc, ponieważ Allison dowiedziała się, że jej mąż zdradził po raz drugi i usłyszała to od drugiej kobiety. Sam pociesza ją, zapewniając, że jest piękna. Allison śmieje się, mimo że brzmiało to nieszczerze, ale to prowadzi do spędzenia nocy razem w jej apartamencie.
Po wspólnej nocy para rozkoszuje się swoim zadowoleniem, choć Alison czuje się nieco winna, ponieważ sam jest studentem. Mężczyzna poprawia ją, mówiąc, że nie jest już studentem, ponieważ nie może zapłacić za swoją szkołę. Z tego powodu sam odkrywa, że Alison zostawiła mu notatkę i czek na $500 następnego ranka. Później dzieli się tym ze swoimi przyjaciółmi, którzy nie wierzą w to, co mu się przydarzyło tamtej nocy. Zainteresowany Jimmy pyta, czy Alison ma jakiś przyjaciół, którzy mogą się z nimi związać i otrzymać zapłatę jak sam. Zaryzykował, że jeśli zrobią to wystarczająco dużo razy, wszyscy dostaną trochę akcji i będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby opłacić czesne sama. W międzyczasie Dan negocjuje ze skarbnikiem szkoły, aby sam otrzymał stypendium. Skarbnik odmawia, ponieważ są w recesji, ale dyrektor argumentuje, że mężczyzna jest dobrym uczniem. Nagle nauczyciel przerywa ich kłótnię, mówiąc, że sam wrócił i może płacić czesne. Później sam dzwoni do Alison na kolejną randkę, podczas gdy Jimmy przypomina mu, by powiedział jej o ich planie, nie mogąc powstrzymać podekscytowania. Uzasadnia nawet, że nie chodzi tylko o zdobycie doświadczenia ze starszymi kobietami, ale także o pomoc Samowi w zdobyciu pieniędzy. W tym czasie Alison jest ze swoją przyjaciółką, Judy, która jest wyraźnie zainteresowana tym, co robi Jimmy. Właśnie wtedy odwiedza ich Dan, martwiąc się, że robią coś wątpliwego dla pieniędzy. Chuck kłamie, że jego ojciec zatrudnił ich na pół etatu w swojej firmie technologicznej, a Jimmy daje nawet dyrektorowi szkoły zaliczkę na czesne sama, zapewniając go, że pracują razem dla swojego przyjaciela. Pomimo swoich podejrzeń, Dan pokłada wiarę w Samie i wita go z powrotem na uniwersytecie. Przypomina jednak studentowi, że cokolwiek robią, lepiej upewnić się, że jest to zgodne z prawem. W mieszkaniu Alison, ona i jej przyjaciele debatują, czy powinni iść na randkę grupową. Judy chce wziąć udział w akcji, ale Mary jest temu przeciwna, ponieważ może to wpędzić je w kłopoty. Jednak Judy argumentuje, że Alison już to zrobiła z Samem i dała mu czek. Winna kobieta upiera się, że chciała tylko pomóc studentowi, ale Judy przekonuje je, że tego potrzebują, a jej przyjaciółka, Dominika, zgadza się. Studenci i kobiety wkrótce przygotowują się do grupowej randki. Wszyscy zbierają się w hotelu i zaczynają się poznawać. Na początku jest niezręcznie, ale wkrótce zaczynają się dobierać w pary. Jimmy flirtuje z Judy, Mary zaczyna lubić Chucka, a Dominika jest już zakochana w Teddym. Wkrótce mężczyźni zabierają swoje panie do pokoju, aby spędzić trochę czasu na osobności, a wszystkie noce okazują się satysfakcjonujące. Tego ranka mężczyźni budzą się z nocnej rozpusty z pieniędzmi i dają je Samowi. W międzyczasie Judy dzieli się swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi z zajęć jogi. Po powrocie na uniwersytet Jimmy odkrywa stronę internetową, która oferuje randki ze starszymi kobietami, więc wkrótce rekrutuje między innymi Patryka, aby rozszerzyć swoją działalność. Stamtąd mężczyźni zaczynają spotykać się z różnymi starszymi kobietami i doświadczać bardziej ekscytujących rzeczy, w tym jednej z Lateksem i Paige'em. Pewnej nocy Courtney jest z Angie i jej randką, kiedy widzą Sama za sklepem monopolowym. Sam zapewnia ich, że nic nie kombinuje, podczas gdy inny mężczyzna podchodzi do niego z torbą alkoholu. Widząc, że druga para potrzebuje trochę prywatności, Angie i jej randka odchodzą. Gdy odchodzą, Courtney przeprasza za to, że ostatnim razem spóźniła się na ich rzekomą randkę. Sam odrzuca to, ale opowiada o swoich zmaganiach z pijaną matką, która ma kłopoty z ojcem, więc Courtney i jej brat musieli sobie z nią poradzić. Następnie pyta, po co jest alkohol, ale sam unika pytania. Czując się pominięta, Courtney wychodzi, ale sam zatrzymuje ją i wymyśla słabą wymówkę o pocieszaniu jego przyjaciela. Ona wie, że on kłamie, więc sam po prostu zapewnia ją, że nie warto o tym wiedzieć. Pomimo tego wszystkiego, Courtney nadal jest nim zainteresowana, więc zaprasza go na randkę śniadaniową, na co on z radością się zgadza przed wyjściem. Interakcja z nią sprawia, że sam jest rozkojarzony podczas późniejszego spotkania z Alison i nie wie, co ze sobą zrobić. Sam martwi się o to, jak Alison czuje się z tym, że spotyka się z kimś innym, a to ją odpycha, ponieważ nie chce żadnych zobowiązań. Rozczarowana i ze złamanym sercem odchodzi. Następnego dnia Sam i Courtney spotykają się na śniadaniu i trafiają na siebie, co skutkuje kolejnymi randkami w następnych tygodniach. Jednak to sprawia, że Sam zastanawia się, czego tak naprawdę chce od tej kobiety. Pewnego dnia w kościele uniwersyteckim pisze po cichu swoje notatki, gdy Dan gasi światło, nie widząc Sama. Dyrektor jest zaskoczony, że znalazł go w miejscu kultu, więc pyta, jak wyglądała praca, odkąd otrzymał czek na czesne. Sam kłamie, że musiał wozić współpracowników Chucka, a Dan zdaje się to kupować. Następnie zaprasza go na kolację z rodziną, zanim zostawi go w spokoju.
W międzyczasie, na przyjęciu urodzinowym syna Allison, pijane dziewczyny rozmawiają o swoich doświadczeniach z hotelowych spotkań, nagle zainteresowane odkrywaniem większej liczby opcji u mężczyzn. Judy zauważa Allison, która od jakiegoś czasu nie uczestniczyła w spotkaniach. Allison mówi, że nie chce już chodzić na spotkania w tanich hotelach, więc Judy informuje ją, że rozszerzyły działalność na wynajmowany dom. Tej nocy, gdy Sam i jego rekruci wsiadają do autobusu, by udać się na nocną pracę, Dan dzwoni do niego i zaprasza go na przejażdżkę motocyklem, by porozmawiać. Gdy przejeżdżają przez ruchliwą drogę, Dan prosi go, aby rzucił pracę, ponieważ zapewnił mu stypendium. Sam wyłudził je od zarządu i pracowników, aby jego ulubiony uczeń mógł rzucić pracę. Sam jest zaskoczony i wzdycha z ulgą, myśląc, że ma kłopoty, więc Dan pyta go, czy naprawdę ma kłopoty. Gdzieś na zapleczu Jimmy rozdaje swoim rekrutom białe mundury, wyjaśniając, że ich klienci chcą młodości i czystości. Sam przybywa i rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, mówiąc im, aby zamknęli swoją działalność. Teddy i Chuck zgadzają się, mówiąc, jak destrukcyjne stało się to dla nich. Jednak Jimmy walczy o to, mówiąc, że to ich szansa na zarobienie dużych pieniędzy. Mimo to pozostali uważają, że powinni zrezygnować, więc Jimmy targuje się, aby zakończyć działalność po dzisiejszym spotkaniu. Nie mając wyboru, wszyscy się zgadzają. Właśnie wtedy Sam słyszy pukanie do tylnych drzwi i otwiera je, by odkryć Courtney. W szoku wybiega przez drzwi i pyta ją, co ona tam robi. Courtney wyjaśnia, że spacerowała z psem, kiedy zobaczyła swoją mamę przechodzącą przez te same drzwi. Następnie zwraca się z pytaniem do Sama, a on kłamie, że rodzice Chucka są tutaj na nocnym bingo, a on pomaga. Courtney również oferuje pomoc, ale on odwraca jej uwagę i zaprasza do jej domu, ponieważ jest w pobliżu. To prowadzi do tego, że oboje kochają się w łóżku Courtney, tylko po to, by Sam zobaczył rodzinne zdjęcia na jej nocnej szafce. Widząc Dana i Shona na zdjęciach, Sam jest zdezorientowany, więc Courtney potwierdza, że jest córką dyrektora, a Łobuz jest jej bratem. Courtney po prostu założyła, że wiedział, ponieważ wszyscy w szkole to wiedzą. To sprawia, że Sam jest zdenerwowany, tym bardziej, gdy znajduje Judy wśród jej zdjęć. Nie wspomina, że rozpoznaje również starszą kobietę, choć ciężar powiązań i jego podejrzana operacja zapadają w niego, sprawiając, że zamiera w momencie, gdy Courtney prosi o dokonanie czynu. Nie chcąc zmarnować okazji, Sam otrząsa się z myśli i po prostu cieszy się swoim pierwszym wieczorem z kobietą. Jednak tego ranka Dan budzi parę, a Judy również przybywa. Mężczyzna przyłapuje żonę na imprezie z Jimmym, więc pyta, czy Sam był związany z tym, co robili jego przyjaciele. To zaskakuje Courtney, ale nadal broni Sama, mówiąc, że był z nią całą noc, dlatego są razem w łóżku. Dan akceptuje to i zabiera żonę na prywatną rozmowę, zostawiając młodszą parę. Gdy tylko odchodzą, Courtney żąda prawdy od Sama, ale on nadal unika jej pytania, wyraźnie wstydząc się tego, co zrobił. Wkurzona kobieta decyduje, że nie może mu ufać, więc wyrzuca go ze swojego domu. Sam wraca do wynajmowanego domu, aby zobaczyć swoich kumpli, a Jimmy przeprasza za zepsucie wszystkiego. Sam pociesza go, mówiąc, że wszyscy nawalili. Podczas gdy Sam bez celu błąka się po ulicach, mija Allison, która jest z innym mężczyzną. Kobieta sugeruje, że znalazła innego towarzysza i ruszyła dalej, choć zauważa ponure spojrzenie Sama. Zaniepokojona pyta, dokąd idzie, ale mężczyzna przyznaje, że jeszcze nie wie. Tej nocy próbuje zadzwonić do Courtney, ale ona go ignoruje. Później Sean włamuje się do jego pokoju i bije go za złamanie serca jego siostry. Mężczyzna jest również wkurzony, że jego ojciec faworyzuje Sama. Po tym wydarzeniu zdruzgotany mężczyzna udaje się do biura Dana i przyznaje się do operacji oraz tego, jak bardzo czuł się winny, gdy otrzymał stypendium. Wyjaśnia, że do tamtej nocy nie wiedział, że Courtney jest jego córką, a Judy jego żoną. Przyznaje, że wykonali pracę, aby zapłacić za jego naukę, ale w rzeczywistości Sam czuł się winny od pierwszej nocy. Próbował przestać, gdy dyrektor ogłosił jego stypendium, ale został przekonany, by zrobić to na ostatnią noc. Wyznaje jednak, że gdyby Dan nie znalazł jego przyjaciół, prawdopodobnie kontynuowaliby operację po tej nocy. Sam twierdzi, że już wcześniej chciał wyznać coś Danowi i Courtney, ale czuł się zagubiony. Ku jego zaskoczeniu, Dan zaprasza go, aby się zrelaksował i ujawnia swojemu udręczonemu przyjacielowi, że wiedział, co się dzieje przez cały czas. Zamiast się złościć, dyrektor zwraca uwagę, że Sam nie wiedział, że Courtney jest jego córką i to nie on zrobił to z Judy. Rozumie również, że student zrobił to, co musiał, aby pozostać na uniwersytecie. Jego współczucie wprawia Sama w zakłopotanie, więc wyraźnie pyta, czy zostanie wydalony. Dan ujawnia wtedy, że przyjaciele Sama wzięli na siebie winę za operację, ratując go przed wydaleniem.
Jest gotów całkowicie pominąć to wydarzenie, ponieważ uważa, że sam został wydalony ze zbyt wielu szkół i zasługuje na odpowiednią edukację. Mówi mu, że jego stypendium jest bezpieczne i że dziś rano przeszedł na emeryturę, więc nie musi zgłaszać zaangażowania sama. Jednak sam nie chce dłużej zostać, ponieważ jego przyjaciele zostali wydaleni, a jedyna osoba, która w niego wierzy, przechodzi na emeryturę. Mężczyzna zapewnia go, że wszystko będzie dobrze, po czym w tajemniczy sposób instruuje go, aby udał się lotem JetBlue z Ontario, kiedy wróci do domu na przerwę w szkole. Nie kwestionując tego, sam rozstaje się z byłym dyrektorem, który był jego wybawcą od samego początku. Wkrótce na lotnisku sam prześlizguje się między liniami i znajduje Courtney lecącą tym samym lotem. Pomaga jej z bagażami, podczas gdy ona ujawnia, że zamierza zostać w domu rodziców swojego ojca na resztę roku szkolnego. Zdając sobie sprawę, że Dan prawdopodobnie umówił ich na ponowne spotkanie, Courtney żąda od Sama prawdziwej historii. Mając drugą szansę, Sam przygotowuje się do zaufania kobiecie, którą lubi. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.